Wtorek, godzina 17, jak zwykle i tradycyjnie o tej porze witam Was serdecznie z mojego studia w Warszawie, jak sobie to zabawnie nazywam. Kto ze mną jest pierwszy raz, to przedstawiam się specjalnie dla Was. Nazywam się Rafał Kowalski i jestem dziennikarzem Wiwy.pl. Witam wszystkich, którzy są właśnie po raz pierwszy, ale witam też tych, którzy są z nami codziennie, którzy z nami spędzają te popołudnia od poniedziałku do piątku, a czasem nawet weekendy. Wiem, jest nas coraz więcej, a to dlatego, że chyba na żadnego gościa dzisiaj, na żadnego gościa nie czekało tak wiele osób jak na dzisiejszą bohaterkę. Już za chwilę połączy się z nami Roxana Węgiel. Myślę, że przedstawiać nie muszę, ale oczywiście z obowiązku wypada. Roxana jest gwiazdą młodego pokolenia, która namieszała w polskim showbiznesie jak mało kto. No i mimo młodego wieku wygrała Eurowizję Junior. Także ogromny sukces w The Voice Kids. Wiem, że pytacie mnie już, gdzie jest Roxana? Kochani, Roxana za chwilę będzie z nami. Czekamy, aż dołączy do naszej transmisji. Muszę przyznać, że to będzie niesamowite też dla mnie doświadczenie i może nawet trudność, żeby połączyć się z Roxaną, bo tak wiele fanpage'y jest o Roxanie i macie wszyscy podobne nazwy. Mam nadzieję, że wybiorę ten właściwy. Roxana, jeżeli jesteś z nami, pomachaj nam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz nam znaka, że jesteś już z nami. Ja w oczekiwaniu na Roxy przypomnę Wam tylko, no i powiem tym, którzy są po raz pierwszy, że możecie zadawać pytania do Roxany. Pytanie do Roxany trzeba tutaj na dole umieszczać mi w znaku zapytania. Widzicie wszyscy kartę ze znakiem zapytania. Tam jest miejsce na Wasze pytania i na koniec czatu w odpowiednim momencie wybiorę te najciekawsze i obiecuję zadać te zapytania, które akurat wpadną mi w oko. Czy mnie słychać i czy mnie widać? Dajcie znaka, proszę. Dziękujemy też za Wasze serduszka. Widzimy, że jest ich coraz więcej. A ja sprawdzę, czy jest z nami Roxana. Już, moi drodzy, sprawdzam. No mam nadzieję, że dobrze się połączę, moi drodzy, bo tu jest naprawdę tych próśb. Zobaczymy, czy dzwonię do Roxany. Czy dzwonię do Jasła z Warszawy? Cześć! Cześć! Bardzo dobrze mnie słychać? Tak, dobrze. Coś na początku trochę przerwało, ale teraz okej. Okay. Super. A ty? To dobrze słychać? Absolutnie tak. No to super. Ja jak coś jestem na trampolinie, więc mogę mieć trochę naelektryzowane włosy, ale... Ja jestem uziemiony na podłodze, muszę skupić na pytaniach, ale muszę ci powiedzieć na początku od siebie, że to był ogromny stres w ogóle, żeby do ciebie zadzwonić, bo tak wiele rzeczy mi podobało, że wybierałem to przez kilka sekund, no ale udało się. No ja też czasami jak wpisuję na przykład Roxana Węgiel w wyszukiwarkę, tak z ciekawości, to jest tego tyle i moje konto jest w ogóle 10, no nie? Jak tak wpisujesz i masz po kolei te wszystkie fanpage'y, to moje jest na dziesiątej pozycji zawsze i taki Jezus. A czy w ogóle masz swojego Instagrama takiego prywatnego, zanim zaczęłaś śpiewać, zanim zaczęłaś pojawiać się w telewizji? Tak, oczywiście, to jest cały czas, jakby ja jestem na jednym koncie. Tylko zmieniłam nazwę, tam kiedyś miałam chyba Roxanulka. A pamiętasz, ile osób obserwowało Roxanulkę zaraz przed wielkim boom? No, około 1000, nawet niecało. A dzisiaj milion, ponad milion osób. I dlatego się właśnie dzisiaj spotykamy, z ogromną przyjemnością cię gościmy. Roxana, znajdujemy się w takim trudnym czasie. Ja nazywam to narodową kwarantanną, ale nie ma to mieć zabawnego dźwięku, tylko jest to czas, kiedy zmagamy się z epidemią. Powiedz mi proszę, jak ty spędzasz te dni wszystkie, które teraz, jak domyślam się, masz zarezerwowane na bycie w domu, w Jaśle? Tak. Ja właściwie spędzam ten czas z rodziną i się cieszę, że mam chwilę takiego odpoczynku. No i oczywiście nadrabiam szkołę, bo strasznie dużo mi się zrobiło tych zaległości przez ciągłe wyjazdy, koncerty. Cały czas byłam w trasie praktycznie przez ostatni rok albo nawet 2 lata, więc... Teraz nadrabiam te zaległości. A jak wygląda ta nauka z domu? Bo wiele osób narzeka, że tych lekcji jest jeszcze więcej niż zazwyczaj. Ja mam w ogóle inny tryb, bo ja nie idę trybem z klasą, tylko mam taki indywidualny tryb, domowe nauczanie, to się nazywa, i po prostu u mnie się dużo nie zmieniło. Ja będę pisała testy, egzaminy końcowe z każdego przedmiotu na koniec roku, więc jakby ja po prostu się muszę uczyć teraz i nadrobić to wszystko. Na przykład wczoraj lub przedwczoraj uczyłaś się historii. Pytasz, a, tak. Widzę, że śledzicie moje Instastory. Oczywiście. Tak, na trampolinie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym jestem teraz. A pamiętasz, jaki to był temat? Tak, to było
Uczyłam się o Egipcjanach. Właściwie teraz robię tak, że jakby od początku przerabiam podręcznik, a na początku zawsze jest powtórka tych rzeczy, które się brało rok wcześniej, czyli w 8 klasie w moim przypadku, więc uczyłam się o Egipcjanach. Ten trudny czas każdego spotkał w innym momencie życia. Dostałam się, że cię takim, kiedy chciałaś pojechać w trasę koncertową, miałaś zaplanowany występ. Oczywiście, miałam bardzo dużo koncertów już zaplanowanych na wakacje i to wszystko się po prostu pozmieniało, pospadały mi te koncerty, organizatorzy poprzenosili, no ale najważniejsze jest zdrowie. Jasne, no i ten czas możesz spędzić z rodziną, a mamy nowego członka rodziny, Tymka. Tak. Co tam u Tymka słychać? Dobrze, wszystko dobrze, jest przesłodki. Na razie jeszcze z Tymkiem no, można się pobawić, można się pouśmiechać, jeszcze można porozmawiać. Ale już coś tam mówi, już jakieś agu, mama próbuje powiedzieć, no więc coś tam gaworzy. A jak jest ze swoim z średnim bratem Maxem, jeżeli dobrze pamiętam? Jak wy macie jakieś rytuały, zabawy? No oczywiście, bawimy się cały czas teraz i korzystamy z tego czasu. Skaczemy sobie na trampolinie, wychodzimy na ogród i bawimy się. I w ogóle ja myślę, że mamy bardzo dobre relacje. Jak patrząc na tą różnicę, która nas dzieli wiekową, no to jest 6,5 roku, więc wydaje mi się, że jak na taką różnicę mamy bardzo dobre relacje. Właśnie o to zapytałem, bo ta różnica wielu różnic robi. A jak Max ma zainteresowanie? Maksiu ostatnio w ogóle zaczął się uczyć grać na pianinie i no naprawdę tak wszystko mu tak z taką łatwością przychodzi. Ja też kiedyś grałam na pianinie, ale mi to tak dobrze nie szło jak jemu. I mówi, że to jest jego największa pasja na ten moment, więc zobaczymy. Ale to się jeszcze wszystko pewnie pozmienia, wszystko się mu zmienia. W tamtym roku była piłka nożna, teraz jest pianino, więc zobaczymy. Max ma jeszcze dużo czasu. Oczywiście. Panie, ale wśród tych zajęć dodatkowych masz też język angielski, bo ostatnio cię pytałem, co ty robisz do 21? Tak, ja wtedy właściwie kończyłam zajęcia online z angielskiego. Właściwie to są zajęcia w ramach takiego Uniwersytetu Cambridge i na koniec będę miała taki egzamin, żeby dostać certyfikat i takie jakby zaświadczenie, że zdałam, że osiągnęłam jakby pewien pułap, pewien poziom w języku angielskim. I te lekcje bardzo dużo mi dają. Uważam, że warto rozwijać języki obce, nie tylko angielski. Może kiedyś też zacznę się uczyć jakiegoś dodatkowego języka. Na razie znam tylko angielski. To i tak jest super. A jak wyglądają takie lekcje? Jest jeden nauczyciel. Jest to tak jak nauczenie domowe, podobnie bardzo, bo łączy się po prostu z nauczycielką, z panią Klarą, jak to ogląda, to pozdrawiamy. I pani Klara mi po prostu daje różne zadania, różne polecenia, też dużo wykonuje przez komputer. Ona mi tam daje różne polecenia, które po prostu mam zrealizować. Albo też zadaje takie zadania po prostu w książce. W ramach przerwy, kochani, widzimy wszystkie wasze serduszka, dziękujemy za nie ogromnie. Widzę też wasze pytania, ale jeszcze dla tych, którzy do nas dopiero teraz dołączyli, pytania polecam pisać w znaku zapytania, który jest na dole ekranu. Koniec czatu, na pewno zadam pytanie najciekawsze. Roxana, muszę cię też zapytać o muzykę, bo w domu, ale tworzysz coś internetowo. Jak to możliwe? Tak, tworzę z moim producentem muzycznym. Właściwie on mi podsyła różne propozycje i ja nagrywam na razie na dyktafon swój wokal i on to później obrabia w studio i to łączy z podkładem i po prostu na razie sprawdzamy, czy to dobrze brzmi i wybieramy jakąś piosenkę, którą pewnie wydam dopiero, no nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale pewnie będę mogła już nagrać ją tak, że tak powiem, oficjalnie dopiero po tym, jak się ta cała niefajna historia z koronawirusem skończy. A pracujecie nad tą piosenką w języku polskim czy angielskim? Po polsku będzie piosenka. Okej, no to czekamy w takim razie. Dobrze, muszę jeszcze zapytać wezmę telefon do ręki, bo chyba mnie słabo słychać. Czy teraz jest słychać? Ja cię cały czas dobrze słyszę. A, cudnie. Zapytam o to koncertowanie, bo koncerty oczywiście mogą być przełożone. A czy wiesz mniej więcej, kiedy ten powrót na scenę jest planowany, czy czekacie po prostu kolejne informacje od rządu? No, czekamy na informacje z góry, że tak powiem, bo po prostu nie wiadomo, kiedy to wszystko się skończy. Wydaje mi się, że po prostu jak, no, miejmy nadzieję, że to się szybko skończy, ale po prostu jak ta cała sytuacja ucichnie, to wtedy
wydaje mi się, że wszystko powinno wrócić do normalności. Znaczy na pewno świat się zmieni bardzo po takiej pandemii, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie było. Więc nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Powiedziałaś, że świat się zmieni i to jest absolutna prawda, ale też mam wrażenie, że zmienia się twój głos. Ostatnio na transmisji na żywo śpiewałaś Hello, Beyoncé, po raz kolejny, bo my pamiętamy wykonanie przed, nagrane 3 lata temu, a emitowane 2 lata temu. Ty sama widzisz po sobie, jaki zrobiłaś progres wokalny? Mój głos w ogóle się zmienia, no bo też rosnę i dojrzewam, no to też mój głos się trochę obniżył przez te 3 lata na pewno. I cały czas ćwiczę. Ja wiadomo, tam w ogóle moja mama jest moim takim, że tak powiem, mentorem wokalnym. Ona tutaj siedzi sobie z dzidziusiem w ogródku. No więc tak, moja mama jest takim moim mentorem i mi zawsze doradza pod względem wokalnym. Ona może nie umie dobrze śpiewać, ale słuch ma bardzo dobry. A poza mną bierzesz jakieś lekcje śpiewu? Trzeba rozmawiać. Tak, teraz online biorę. O! To nie jest to samo, prawda, co w realu, bo właśnie ten trener wokalny nie może dobrze tak wychwycić wszystkich mankamentów, ale zawsze coś. Jasne. Tutaj muszę zadać pytanie, które padło w redakcji, bo wiem, że jest zainteresowany kolega pan. Jeszcze raz? Coś się zacięło. To, czy teraz mnie słychać? Tak. Co jakąś chwilę po prostu się coś zacina, ale okay. Ogólnie to jest okej. Okay. Za rok będziesz w takim wieku, że mogłabyś wystąpić na Eurowizji. Czy ty chcesz za dorosłą pojechać? Szczerze mówiąc, na razie nie za bardzo. Jakoś nie planuję. No nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś jeszcze mam czas, żeby się nad tym zastanowić tak konkretnie, ale na razie na pewno jak będę miała 16 lat, to na pewno nie wystąpię na dorosłej Eurowizji. Może później, zobaczymy, jak się życie potoczy. Niestety Eurowizja się w tym roku nie odbędzie, więc ta piosenka się nie przyda, ale ty śledziłaś te preselekcje polskie? Tak, oczywiście. Śledziłam, znaczy no, śledziłam tak jak miałam czas, no to z tego co było mi wiadomo, to że Alicja Szymplińska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. No niestety koronawirus pozmieniał wszystkim plany. No, ale piosenka była naprawdę super, bardzo eurowizyjna i mi się trochę kojarzyła w sumie z Jamesem Bondem. Tak, to prawda. I też był bardzo fajny... A teledysk był w ogóle... Jeszcze raz? Mówię, że absolutnie była to bondowska piosenka i też klip był bardzo fajny. Tak, bardzo, bardzo fajny. Kochani, przechodzimy do pytań od was. Zaglądam w znak zapytania. Staram się mówić wolno i wyraźnie, powiem, że nie wszyscy mnie słyszą, ale staram się mówić, co mogę. Wszyscy serdecznie zroszczą ogrodę, niektórzy mają tylko balkon. I pytanie, czy wiadomo, co z kolejnymi obozami? Pozdrawiają mnie osoby, które były na poprzednich obozach. Też pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam, którzy są dzisiaj z nami i oglądają tego live'a. Jest pytanie, czy pokażę, jak skaczę na trampolinie? Nie wiem, czy jest to możliwe. Czy pokażę, jak skaczę na trampolinie? Dobra, tylko nie wiem, postaram się tak ustawić telefon, żeby mi nie spadł, ale mogę pokazać, jak skaczę. O, dobra. Albo czekajcie, wezmę was do ręki. O, o. Dobra. Odłożę telefon na miejsce. Super zabawka, że dorośli się mogą bawić, bo ja sam skaczę, jak jestem dziecko. Tak, w ogóle to jest super sprawa, ta trampolina i to, że mam ogród. Jeszcze 2 lata temu mieszkałam w mieszkaniu, więc teraz nie wiem, jakbym sobie poradziła, jakbyśmy sobie poradzili w bloku, więc bardzo to doceniam. A czy jak się trochę cieszę, że biegu trochę ojciec ślecina. Halo. Teraz słychać? Tak, teraz tak. Czy z takich wygód planujesz też basen, jak będzie? A basen? No, jak będzie miejsce, tak patrzę, chyba tu jest jeszcze miejsce na basen, więc raczej tak. Ojej, możesz pokazać brat, ale dzisiaj brat na Instagramie, możesz zobaczyć zdjęcie. Brat jest na Instagramie, u mojego taty, przed chwilą właściwie dodał posta z Tymusiem i z Maksiem, także zapraszamy. Tak, pytanie też. Dlaczego nagrywałaś ostatnio cover pewne piosenki i jak idzie promocja przez koronawirus? Tego coveru, tak? Tak. Właściwie to nagraliśmy, to jest taki projekt robiony przez Digitala i
Nagrywaliśmy to w ogóle o wiele wcześniej, jeszcze przed tą całą pandemią. No i zdecydowałam się na tą piosenkę, bo dostałam kilka propozycji i ta akurat najbardziej odpowiadała pod mój głos, tak się dopasowała właściwie też stylistycznie. Ja lubię taki rockowy styl w sumie i no tak po prostu zdecydowałam się na tą piosenkę, bo mi się podoba i w ogóle bardzo lubię zespół, który ją wykonuje. I oj, coś się zacięło. Halo? Halo, ja cię słyszę. Tak? A, bo ja właśnie straciłam w ogóle obraz, było takie zamazane, takie... To spróbuj rozmawiać, nie widząc się. Dobra, no to spoko. No więc dlatego się zdecydowałam na tą piosenkę. I jak promocja idzie? Normalnie w sumie, no bo wszystko teraz się odbywa przez internet. Tak. Są takie zapytania o hejt, ale ja zapytam cię o coś innego. Ostatnio, jeżeli mnie słychać... Halo? Czy teraz mnie słychać? Teraz tak, ale cały czas coś się przecina, tak, przerywa. Ostatnio pojawiła się bardzo smutna, nieprawdziwa informacja o tym, że masz koronawirusa. A, tak, to było jak byłam na Dominikanie. Jak zareagowałaś? Ciebie to w ogóle obchodzi? Właściwie to moja sąsiadka mi podesłała linka z taką informacją i się zaczęłam śmiać, bo byłam wtedy na Dominikanie, jeszcze tam ktoś pisał, że zabrano mnie karetką spod mojego domu w Jaśle. No więc no ludzie mają różne pomysły, ja się oczywiście z tego śmiałam, no bo co, no takie niektóre, wiadomo, niektóre informacje trochę bardziej ranią, ale takie fejkowe, fake newsy, tym bardziej, że akurat wtedy byłam na Dominikanie i nawet nagrałam blogaska, nawet to skomentowałam na swoim Instastory. Też jest takie zapytanie, czy ciebie coś zaskoczyło kiedyś na scenie? Fani coś zrobili? Nie no, właściwie to fani mnie zawsze zaskakują na koncercie. Pamiętam, najbardziej zaskakującym koncertem był chyba koncert w Złotych Tarasach, bo właśnie organizator mi powiedział przed koncertem, że pod sceną jest 300 osób. Ja mówię, dobra, spoko, zagramy koncert normalnie, tak jak zwykle. No i wychodzę, a tam po prostu całe Złote Tarasy wypełnione ludźmi. I ja miałam takie, o mój Boże, jeszcze w ogóle ludzie na moim koncercie zaczęli robić pogo. Pierwszy raz coś takiego widziałam na swoim koncercie, więc była przecudowna energia i bardzo dobrze ja osobiście się bawiłam na swoim koncercie. A jakieś sytuacje niebezpieczne też się zdarzyły? Bo po coś jest zawsze... koncertach? Kilka razy się zdarzyło, że ktoś się czymś na przykład rzucił z góry, w szczególności w galeriach się takie rzeczy zdarzają, ale na szczęście nie we mnie, ale było kilka takich rzeczy. Muszę cię zapytać, Roxanno, technicznie, jak mnie teraz słyszysz i widzisz? Teraz dobrze, teraz wszystko okej. Okay. Dobra, to stoję przy oknie i nie zmieniam swojej pozycji. Pytam te dalsze pytania ze znaku zapytania. Czy masz zwierzęta? Tak, mam dwa kotki, Puszka i Juliana. Jednego czarnego, drugiego białego. Co lubisz jeść i czy umiesz coś ugotować? Nie umiem nic gotować, ale jeść barsz z duszkami, schabowego, pierogi, naleśniki i słodycze. A uszka z grzybami tak jak ja, czy jakieś inne? Z mięsem. Z mięsem, no dobra. Ja kocham mięso. Pytania są też o duety. Co sądzisz o takich duetach jak Vicky Gabor i Kaja? Czy sama chciałabyś nagrać z jakąś artystką, która ma już takie doświadczenie? Ja nagrałam już duet z Edytą Górniak. I właśnie. Tak, i w sensie duetowym czuję się spełniona. Bo to było jednym z moich największych marzeń. I bardzo się cieszę, że miałam taką okazję i udało nam się to zrealizować. I to jeszcze nagrałyśmy tą piosenkę do świetnej bajki, Hotel Transylwania 3. A jeśli chodzi o duet Vicky z Kają, to bardzo w ogóle fajna piosenka z fajnym przekazem. Też, że powinnyśmy się wspierać jako kobiety. Jasne. Tu jest też takie zapytanie o twoich znajomych z Jasła, no bo kariera trochę zmienia. A jak się zmieniło twoje towarzystwo? Czy przyjaźnie przetrwały? Oczywiście te najprawdziwsze przetrwały. Mam kilku takich zaufanych przyjaciół w Jaśle, ale też mam dużo znajomości jakby w całej Polsce. Więc jakby komunikujemy się przez internet, jak nie mogę być na miejscu i się z nimi normalnie spotkać. No dobrze, teraz jest pytanie, na które nie musisz odpowiadać, ale widzę przynajmniej 50 razy, czy Roxanna akurat teraz ma chłopaka. Nie. A co sądzisz o
pytaniach zadawanych nastoletnim gwiazdom. To jest okej, bo umiesz odpowiadać na te pytania albo wymijać? Nie, no wydaje mi się, że to jest okej, okay. Każdy ma swoje życie i niektórzy po prostu już w tym wieku mają swoje jakieś tam pierwsze miłości. Ja akurat lepiej się czuję jako singielka i tak mi jest lepiej, więc na pewno na długi czas pozostanę singielką teraz. Faktycznie widzisz po sobie, po kilku latach kariery, że lepiej ci się przeprowadza wywiady, że wiesz, lepiej czujesz się swobodnie? Zależy z kim. Ja czasami mam właśnie problem z tym, żeby tak otworzyć się przed kimś na wywiadach, przed jakimś dziennikarzem. Akurat z tobą mi się świetnie rozmawia, w ogóle bardzo to jest super wywiad, ale mam po prostu czasami takie problemy, żeby się tak otworzyć i na luzie rozmawiać. Jeszcze czasami nie mam takiej stuprocentowej swobody przed kamerą, ale jest o wiele lepiej. A masz swobodę jako prezenterka? Mówię teraz na przykład o próbie prowadzenia Eurowizji bardzo tak. To akurat tak, znaczy zależy, jakie mam podejście do sytuacji. Akurat na Eurowizji podeszłam do tego bardzo tak for fun, że tak powiem, bo pierwszy raz w sumie prowadziłam coś takiego i to jeszcze po angielsku. Wiadomo, to nie jest język, którym posługuję się na co dzień, więc trochę się stresowałam, ale jak wychodziłam na scenę, to po prostu z pozytywną energią i wmawiałam sobie, że wszystko będzie dobrze i chyba wszystko się dobrze udało, więc... A musiałaś pobierać jakieś specjalne lekcje? Ja właściwie od tej pani, z którą mam korki, pobierałam takie lekcje i pytałam się jej o różne wskazówki, jakie ona by mogła mi poradzić dotyczące przede wszystkim właśnie języka angielskiego. Okej. Okay. Bardzo się przepraszam, że dzisiaj tak skaczamy po tematach, bo normalnie lubię mieć... A nie, spoko, ja też robię live, wiem jak to wygląda tutaj, jest to dużo pytań na różne tematy. Mogę wam zdradzić, że jak dzwoniłem do Roxany ostatnio, żeby umówić ten wywiad, to ja zacząłem pytać, czy ona wie jak się połączyć. Ona przypomniała, że to ja jestem starym koniem i w ogóle ja na tego nie wiem. To mi ktoś musiał tłumaczyć, ale już wszystko wiem i jest ekstra, poza tym, że nie było nas słychać. No dobrze, to przechodzę w takim razie do kolejnego pytania. Czy pamiętasz swój pierwszy występ? Mój pierwszy występ to było w przedszkolu chyba, ale to był jakiś w ogóle występ taneczny. Pamiętam. Mamo, pamiętasz? Kankana? To chyba ten, no nie? Taki pierwszy na takiej dużej scenie. Jaki to był? To był... śpiewałam w grupie w sumie w przedszkolu, więc no pewnie z tamtego okresu pewnie... Ale twoi rodzice są tacy, że nagrywają wszystko, wszystkie występy? Tak, no znaczy wtedy nagrywali, teraz już nie, bo teraz wiadomo, koncerty muszą. To... Nie, teraz koncerty to właściwie nagrywa mój dźwiękowiec, ale to tylko dla nas, po to, żebyśmy mogli później siebie usłyszeć i wiedzieć, co możemy poprawić na następnych koncertach. Ale w przedszkolu to oczywiście każdy mój występ był nagrywany, ale teraz nie, bo teraz no to wiadomo, koncerty miałam co tydzień, no teraz nie, no bo... koronawirus, ale teraz już tak, to nie jest dla nich takie wielkie wydarzenie. Kochani, w ramach kolejnej przerwy, ostatniej już, bo będziemy się zbliżać do końca, powiem tylko wszystkim zainteresowanym, że czat będzie zapisany. Obiecuję, pierwsze co zrobię, jak skończymy, to zapiszę. Także nie martwcie się, jeżeli musicie nas opuścić lub dopiero dołączyliście. Przechodzę do następnego pytania o twój pokój. Czy sama go projektowałaś i czy lubisz w nim jakieś specjalne rzeczy? Właściwie z moją mamą tak, on nie jest jakoś super zaprojektowany, że tak powiem, jakoś nie miałyśmy na niego takiego pomysłu, po prostu kupiłam meble, jak się tutaj wprowadzałam, jakieś łóżko, biurko, szafki, szafę, no i tak wyszło jak wyszło, po prostu ułożyłyśmy to tak, żeby wszystko pasowało do siebie i ja bardzo lubię mój pokój, lubię tam przebywać, to jest to taki po prostu przytulny pokój. Teraz też dużo osób... A przynajmniej kilka widzę takich zainteresowanych, którzy wiedzą, że praca na scenie musi się odbyć niezależnie od humoru. Jak ty sobie radzisz, kiedy coś niedobrego się dzieje w twoim prywatnym życiu, a trzeba się uśmiechać, śpiewać, udzielać wywiadu? Ja właściwie, jak wychodzę na scenę, to zapominam o tym wszystkim, to wszystko zostawiam w garderobie i po prostu staram się wykrzesać pozytywną energię z siebie i podzielić się z nią fanami. Ale to też działa w dwie strony, że jakby ja też dostaję tą energię z publiczności. Kolejne pytanie, jak chcesz, to odpowiadamy, nie to dalej. Czy masz kontakt z Danielem? Taki sporadyczny.
Okej. Okay. Czy Roxana Węgiel ma inne zainteresowania poza śpiewaniem? No, lubię sobie poćwiczyć w wolnym czasie. No wiadomo, śpiewanie to moja największa pasja, ale był taki czas w moim życiu, że chodziłam na siłownię nawet. O! No, więc tak, lubię sobie poćwiczyć albo z jakimiś tam tutorialami na YouTubie, albo się z kimś połączę i ćwiczę, albo z moim bratem bardzo często ostatnio ćwiczymy. Znaleźliśmy taki fajny trening na YouTubie i sobie... A podasz jest kanał, jeżeli pamiętasz? Ja pamiętam, wpisywałam wyszukiwarkę Insanity Workout i tam on się nazywał jakoś Brutal Hit, coś takiego. No dobrze, to myślę, że te tysiące osób właśnie klika, ale zostańcie z nami jeszcze chwilę. Tak, tak, zostańcie, zostańcie. Które prezenty sprawiają ci największą radość? Pyta Ania. Fani mi sprawiają największą radość. A jak ludzie, którzy są w koncertach, to które rzeczy najciekawsze są? Oni mi w ogóle dają dużo fanartów, takich rzeczy zrobionych własnoręcznie i to jest naprawdę najpiękniejsze, bo widzę, ile oni w to serce wkładają i w ogóle to, że im się chce robić takie rzeczy, to jest dla mnie bardzo ważne, ale takim największym prezentem to są oni dla mnie. A są takie osoby, które już poznajesz po koncertach? Oczywiście, jest kilka takich osób. Znasz ich historię, jak to się im udaje, że one jeżdżą na wiele koncertów, a może nawet prawie wszystkie? Chyba dużo No bardzo dużo podróżują i no prawie tyle co ja, bo niektóre osoby są na każdym moim koncercie, no chyba, że coś im ważnego wypadnie. Ostatnio właściwie Archie, jak to oglądasz, pozdrawiamy. Właśnie Archie to jest mój fan i on zrezygnował ze swojej studniówki, żeby przyjechać na mój koncert, także no nie wiem jak oni mogą tak po prostu jeździć na te wszystkie koncerty i jak im się chce. Ja naprawdę, ja teraz sobie tak myślę, że chyba nigdy nie miałam prawdziwej idolki, bo no tak, jak patrzę na to, co moi fani robią, jak się poświęcają dla tych koncertów, dlatego, żeby się ze mną spotkać, pogadać, to tak sobie myślę, no chyba nie miałam nigdy prawdziwej idolki. Ty jesteś idolem dla wielu osób. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że dostajesz tych wiadomości pewnie tysiące dziennie. Roxana na pewno chciałaby odpisać na wszystkie wiadomości. Udaje się. Oczywiście, że tak. Czasami chyba z tego, co widzę, bo ostatnio widziałem jakieś screeny na stronach poświęconych tobie. Tak, ja czasami oczywiście wchodzę na DM-y i odpisuję. Wiadomo, że się nie uda odpisać na wszystko, ale tam na kilka wiadomości dziennie staram się odpisywać. Czujesz, że pomagasz też swoim fanom, że oni ci powierzają swoje sekrety? No, zdarzyło się kilka takich sytuacji, że fani mi się zwierzali, na przykład w wiadomościach. Także to jest bardzo miłe. Ja jestem bardzo otwarta w ogóle na ludzi i miło po prostu czytać takie wiadomości albo w ogóle jakieś takie miłe rzeczy na swój temat. No to jest przesłodkie. Ale to jest też na pewno ogromny ciężar i jeszcze jesteś młodą osobą, dlatego masz wielu młodych fanów, a niestety na tobie jest ten ciężar większy niż na tych starszych artystach. Z kim ty rozmawiasz, żeby samej sobie pomóc wszystko zrozumieć, poukładać, co jest ważne i nie zwariować? To jest wielka odpowiedzialność, tak bym powiedziała, bo ciężar nie, jakoś lubię to, co robię i kocham swoich fanów, więc bardziej bym powiedziała, że to jest ogromna odpowiedzialność, a bardzo często rozmawiam z rodzicami i wiem, że mogę im o wszystkim powiedzieć. Oni też mają dobre podejście do tego wszystkiego, więc to są takie moje najbardziej zaufane osoby. Kochani, powoli kończymy. Myślę, że ostatnie dwa pytania. Ja tutaj patrzę w znak zapytania i jeszcze jest o tatuaże zapytanie. Czy chciałabyś, bo nie podejrzewam cię, że masz. Nie, nie mam. Nie, nie, nie chciałabym, bo jakoś boję się, że jakbym sobie zrobiła tatuaż, to by mi się znudził. A poza tym mi się nigdy nie podobały, więc... A u innych ludzi też ci się nie podobają? Jak ktoś ma tatuaż, to mi to nie przeszkadza. Jakby mi to nie przeszkadza, tylko ja bym nie chciała u siebie. O tak. Aha. A zdarzyło ci się na przykład, że fan pokazał ci, że ma tatuaż związany z tobą? Nie wiem. Miałam raz taką sytuację, znaczy właściwie znalazłam to na Instagramie. Jakaś dziewczyna albo już kobieta wytatuowała sobie tutaj tekst mojej piosenki. Goń, odnajdź i chroń, co w życiu najpiękniejsze, najcenniejsze. I od razu to pokazałam mojemu producentowi muzycznemu, który ze mną pisał tą piosenkę. No i strasznie się tym podjaraliśmy i było takie, o, ale super, ktoś tatuuje na sobie nasze teksty. No to jest zawsze bardzo miłe. Jestem też przekonany, że ten wolny czas, jak nie z rodziną, jak nie nad lekcjami, to spędzasz
Na Netflixie? Mylę się czy nie? Co oglądasz? Oczywiście, że tak. No, ja głównie oglądam filmy. Jest jeden serial, który oglądam. Nazywa Który? się on Królowe Życia. Ale tak ogólnie to wolę oglądać filmy. Ostatnio oglądałam Skazana na busa. Film o Ewie Farniej. Ewie Farniej. Nie ma problemu. Tak, bo ten film się pojawił niedawno na Netflixie, więc polecamy. Tak, super jest, naprawdę. A co teraz gra na twojej playliście? Czy masz jakieś kawałki? Oczywiście, że mam. Dua Lipa Physical przede wszystkim. Bardzo lubię tę piosenkę. I co jeszcze? Harry Styles, Adore A, no tak, to jest dwa w sumie teraz największe hity, więc jak You. sobie czas, to polecamy absolutnie. No dobrze, na koniec muszę mieć do ciebie i chcę mieć do ciebie prośbę. Czy możemy się powiedzieć, że nagrasz nam po czacie wspaniały filmik, jak skaczesz na trampolinie, ktoś może ci pomoże? Oczywiście. Jest tyle próśb, żeby to nagrać, więc obiecuję, że jak ten film chociaż 30 sekund, to zamieszczamy na naszym Instagramie. Oczywiście, nie ma sprawy. Dobra, to ja wam coś takiego podeślę. Dobrze. A tutaj też piszą hashtag salto węgla, już widziałam, więc spróbuję coś wykminić i może uda się zrobić salto nawet. Idealnie. Mega wpasuje w naszą akcję Viva Zostań w domu. Bardzo Ci, Roxano, dziękuję. My, kochani, Dziękuję również. tak jak obiecałem, zapiszemy czat na pewno. Ciebie pozdrawiam serdecznie, całą Twoją rodzinę, braci, rodziców. Trzymajcie się tam ciepło i zdrowo. Wzajemnie pozdrowienia, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, to była naprawdę super rozmowa. Dzięki piękne, do usłyszenia. Dzięki, pa! Pozdrawiam.